Cześć, tutaj Łukasz Cichocki, a w tym wideo powiem Tobie o 5 najczęstszych błędach osób początkujących w branży afiliacyjnej. Dlatego jeśli Ty jesteś osobą, która zamierza rozpocząć swoją przygodę z marketingiem afiliacyjnym, to koniecznie zostań do końca, ponieważ w tym wideo otrzymasz ode mnie 5 konkretnych wskazówek, porad, czego nie robić, jakich błędów unikać. I jeśli jesteś też osobą, która już zarabia w tej afiliacji, ale nie zarabia zbyt dużo, to być może popełniasz jakiś błąd, być może czegoś nie wiesz, być może robisz coś, czego nie powinieneś robić, dlatego też zostań do końca, nawet jeśli wydaje Ci się, że już wszystko wiesz, to być może w tym wideo, po obejrzeniu tego wideo, doznasz jakiegoś olśnienia. Ja wiem, że często jak się działa, to ma się takie wrażenie, że już wszystko o tym wiem, ale no, kiedy przychodzi ktoś, kto chce Ci dać pomocną dłoń, dać Ci radę na podstawie swojego 5-letniego doświadczenia, to warto zostać do końca. Tym bardziej, że to wideo jest dla Ciebie całkowicie bezpłatne. Pamiętaj o tym, że jeśli to wideo spodoba się Tobie, zostaw łapkę w górę, ponieważ to pomaga mi się rozwijać, docierać do jak największej liczby osób, a Ciebie to nic nie kosztuje. A zatem jedziemy z błędami osób początkujących. Błąd numer jeden, pierwszy błąd, który przychodzi mi na myśl, który sobie tutaj zapisałem, to spamowanie na FB, spamowanie linkami na FB, ale tak naprawdę temat jest dużo poważniejszy, ponieważ to spamowanie odbywa się również na innych social mediach i o ile jest to link, który prowadzi do na przykład zakupu produktu, który dopiero co opisałeś, zrecenzowałeś, to jest to w porządku. Jeśli zajmujesz się danym tematem w swoich materiałach, przekazujesz wartościową wiedzę i dzięki Twoim reflinkom, na przykład osoby mogą coś kupić taniej, dostać jakąś wartość, to jest jak najbardziej fajne, jest to jak najbardziej w porządku. Często tak się zdarza na YouTubie na przykład. Nie? Natomiast, co ja obserwuję w innych social mediach? No, ludzie bezczelnie, chamsko spamują linkami. Hej, tutaj jest taki produkt, weź sobie go, kup. I koniec. I jaki jest efekt? No, taki, że nikt tego nie kupuje, nikt z tych linków nie korzysta. Dlaczego tak się dzieje? Z bardzo prostej przyczyny. Ludzie na Facebooka nie wchodzą po to, żeby coś kupować. Ludzie wchodzą na Facebooka po to, żeby spędzić tam fajnie czas, zobaczyć, co słychać u znajomych, co słychać u innych osób, co słychać u firm i tak dalej. Natomiast wychodzą z tego Facebooka, żeby dokonać zakupu. Wszystko dzieje się poza Facebookiem, poza social mediami tak naprawdę. Więc rozumiejąc, do czego służą social media, może to stanowić Twój atut, swoją przewagę, jeśli wykorzystasz je tak jak należy. A jeśli będziesz bezczelnie spamował, to efektu nie będzie. Nie będzie. Wręcz może się okazać, że Twoje konto zostanie zbanowane, że dostaniesz jakąś karę od Facebooka, czy od Instagrama, czy od TikToka chociażby za to, że wyciągasz ludzi tak naprawdę z tej platformy. No bo wrzucanie linku afiliacyjnego, czy jakiegokolwiek innego powoduje, że osoba z tego Facebooka, czy z innego medium społecznościowego musi wyjść. A Facebook bardzo tego nie lubi. No, platformom zależy na tym, żeby jak najwięcej czasu ludzie na tych platformach spędzili. Więc jeśli nie chcesz stracić czasu tak naprawdę, albo co gorsza stracić swojego konta w którymś z tych mediów, to po prostu wykorzystuj je tak, jak należy. Czyli buduj swój profil, swoją markę, być może buduj relacje. Tak? Spraw, żeby ludzie po prostu dowiedzieli się czegoś więcej o tym, co Ty robisz, o Twoim produkcie. Daj się polubić. O, daj się polubić. To jest najlepsza rada, jaką Ci mogę dać. A nie wciskaj niczego poprzez linki gdzieś tam rozsyłane, którym tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany. Okay? To był punkt pierwszy. Teraz punkt drugi. Wrzucanie, bardziej też spamowanie, można powiedzieć, linkami na priv. Bo to jest w ogóle oddzielny temat. Zastanawiałem się, czy nie podpiąć tego pod ten pierwszy punkt, ale nie. To jest oddzielny temat, jest on chyba jeszcze gorszy nawet niż ten poprzedni, bo pomyśl, jak się czujesz, kiedy dostajesz spam. Spam, czyli nieproszoną wiadomość. Tak? No, nie czujesz się zbyt fajnie. Pierwsza rzecz, że w ogóle o to nie prosiłeś, nie chciałeś tej wiadomości otrzymać, nie? Więc to jest jakby pierwsze wkurzenie Ciebie. A druga kwestia,
to jeszcze masz tam coś kupić, do czegoś przejść, kliknąć w jakiś link. No jest to po prostu niepoważne, dlatego jeżeli rozumiesz, do czego służy priv, do czego służy ta komunikacja, to wykorzystaj to właśnie w takim celu, w jakim ona została stworzona. Oczywiście jak najbardziej na privie sprzedajemy, ale nie poprzez wciskanie ludziom linków, jeszcze w dodatku ludziom, których nie znamy. Dlatego jeśli miałeś taką myśl, mam nadzieję, że nie, ale jeśli przemknęła ci przez głowę, chociaż przez chwilę, taka myśl, że masz na przykład 300 znajomych na Facebooku, więc na pewno teraz jak wyślesz do 300 osób link, hej, kup to z tego linku i zostaniesz bogaty po tym, po tej akcji, która pewnie godzinę albo dwie ci zajmie, to wybij tą myśl ze swojej głowy. Bo nie tylko nikt nie skorzysta z tego linku, ale jeszcze być może stracisz przez to znajomych. Bo niektórzy odmówią ci, niektórzy nic nie odpiszą, ale będą tacy, którzy ci po prostu zablokują. Więc nie popełnij tego błędu, szczególnie na początku, kiedy jeszcze nie masz zbudowanych social mediów, chcesz zacząć, liczysz na to, że znajomi ze studiów, ze szkoły, z pracy kupią coś z swojego linku, bo cię po prostu znają, chociaż w ogóle tego produktu nie potrzebują, to po prostu nie rób tego. Punkt trzeci. Klepanie wniosków z własnych linków na siebie. Błąd karygodny, choć spotkałem się z kilkoma oszustami, bo nie chcę tutaj mówić o liderach, mówmy wprost, z kilkoma oszustami, którzy mówią, nie rób kont na przykład bankowych czy jakichś innych produktów z linków lidera, możesz to zrobić z własnych linków. I osobie, która rozpoczyna swoją przygodę z marketingiem afiliacyjnym, która chce na przykład zarabiać na produktach finansowych, wydaje się to logiczne. No po co mam zakładać konta z linków kogoś, skoro mogę zrobić to na siebie i zgarnąć te prowizje? I tu jest mega błąd, ponieważ już tłumaczę dlaczego. Kiedy rozpoczynasz swoją przygodę z marketingiem afiliacyjnym, dołączasz do programu partnerskiego, dowolnego programu partnerskiego, skupmy się na tych finansowych, bo one są najbardziej oblegane, to masz tam w panelu ustawione najniższe możliwe prowizje. Co to znaczy? Nawet gdybyś skorzystał z tych linków sam sobie, własnych linków, tak, czyli sklepał produkty na siebie, to czas, jaki poświęcisz, a wynagrodzenie, jakie dostaniesz, będą niewspółmierne. Po prostu masz najniższe możliwe prowizje, ponieważ próbujesz robić coś sam. Nie jesteś podpięty do żadnego lidera, do żadnego projektu, nie masz za sobą żadnych osób, które mogą cię wesprzeć, nie masz ustawionych stawek premium, stracisz czas, stracisz linki, a drugi raz nie będziesz w stanie z tego produktu skorzystać. Dlatego dużo lepszą opcją, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, jest skorzystanie z linków osoby, która już działa dłużej, która ma ustawione stawki premium, z których również ty możesz otrzymać na przykład pieniądze z tak zwanych promocji bankowych. To jest to bardzo popularny temat, dlatego o tym wspominam. Więc nie będziesz stratny, a co więcej, w przyszłości zarobisz znacznie większe pieniądze. Dlaczego? Ponieważ zrobienie tych wniosków, skorzystanie z nich, sprawdzenie tego, jak to działa, na przykład dołączenie do jakiegoś sensownego projektu internetowego, na przykład ekspert afiliacji, upoważnia cię do tego, żeby na tych kontach zarabiać regularnie. Mówię o kontach, ale możesz tak samo zarabiać na pożyczkach, drożdżówkach, telefonach komórkowych, grach wideo i tak dalej. Wszędzie, gdzie za skorzystanie z danego produktu, poza taką standardową prowizją z programu partnerskiego jest jakaś promocja, jest jakaś akcja, jest jakiś bon, cokolwiek bonus, to dużo lepiej na początku skorzystać z linków osoby, która ma ustawione te dużo wyższe stawki. A uwierz mi, że rozstrzał jest tutaj ogromny, ogromny. Często osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z biznesem afiliacyjnym, mają ustawione stawki rzędu 50 zł. I faktycznie, jeśli nigdy wcześniej nie zarabiałeś w tym biznesie, nie wiesz w sumie, jakie są stawki, zależy ci na początku, żeby tylko zarobić sobie na węgiel, nie, na cokolwiek, co jest teraz popularne, tak? Dorobić sobie. No to sobie liczysz, dobra, no to sobie sklepię tyle i tyle, wniosków będę miał za to 1000 zł. I faktycznie, patrząc tak krótko, wzrocznie, jest to spoko. Ale co byś zrobił, gdybym ci powiedział, że za te wnioski możesz mieć 200 zł za jeden? Widzisz, wtedy zmienia się zupełnie perspektywa, ponieważ poświęcając
tą godzinę na pracę, na to klikanie, ty jesteś w stanie zamiast 1000 wygenerować 4000 w programie partnerskim plus kolejne 4000 jeszcze z tytułu promocji czy bonusów, tak? Więc to rośnie geometrycznie. Dlatego proszę cię, nie rób tego błędu i nie wchodź do programu partnerskiego sam, bo nie chcesz, żeby ktoś na tobie zarobił, bo to nie jest tak. Programy partnerskie i projekty, które są sensowne, są stworzone po to, żebyś ty mógł zarabiać. Bo kiedy ty zarobisz pieniądze, to twój lider również zarobi. Tak to działa. Po prostu osoba, która cię wprowadza do programu partnerskiego, również otrzymuje procent. I dlatego ta osoba mówi ci, co masz zrobić, bo ona wie, że jeśli zrobisz to z tych linków, które mają ustawione możliwie najniższe prowizje, to również ona nie zarobi zbyt dobrych pieniędzy. Łyczek wody, bo temat jest bardzo emocjonujący dla mnie. Bo często widzę takie właśnie opinie w internecie. Uważaj na te projekty, możesz to zrobić na siebie. No tak, tylko właśnie ta praca wtedy kończy się na tym, że zarabiasz jakieś, nie, 1000 zł i w sumie wracasz do tych długów, które masz. Masz długi na 100 tysięcy, na 200 tysięcy, zarobiłeś 1000 i dalej nie masz jakby jak wyjść z tej sytuacji, nie, nieprzyjemnej. Więc dwa razy zawsze zastanów się, bo ja wiem, że na pozór, na początku, no wygląda to właśnie tak, jak wygląda, ale mam nadzieję, że już po tym wideo, po tym, co ci powiedziałem, rozumiesz to drugie dno. Różnica w prowizjach dla osoby początkującej i dla osoby, która już działa. Czwarty punkt. Strach przed pokazaniem swojej twarzy. Mam tu na myśli może nawet nie tyle budowanie marki osobistej, bo to nie chodzi w ogóle o to, ale chodzi o to, żeby jeżeli robisz coś, co jest w porządku, robisz coś zgodnego z prawem, promujesz fajne produkty, dzięki temu, że działasz, dzięki temu, że pracujesz w tej afiliacji, ktoś inny również może na tym zyskać. Możesz pomóc wielu osobom postawić pierwsze kroki, zarobić dodatkowe pieniądze. To dlaczego boisz się pokazać swoją twarz? Jeżeli robisz coś legalnego, coś dobrego, chcesz tym ludziom pomóc, a nie tylko na nich żerować, to dlaczego nie pokażesz swojej twarzy? No? Się nad tym zastanawiam, bo widzisz, ja wiem, że można w afiliacji działać i też tego uczę, bo są takie metody działania totalnie bez pokazywania swojej twarzy, bo nie musimy teraz korzystać z social mediów, żeby zarabiać fajne pieniądze na afiliacji. Ale powiem ci coś, czego nie powiedzą ci inni liderzy, czego nie powiedzą ci inne osoby działające w tej branży. Otóż budując swoją markę osobistą, czy po prostu pokazując swoją twarz, mówiąc, hej, ja jestem Łukasz, zarabiam na afiliacji, zarabiam tyle i tyle, zbudowałem taki zespół, jestem generalnie dostępny w internecie, możesz przeczytać o mnie na LinkedInie, w Facebooku, zobaczyć moje filmiki na YouTubie, działam legalnie i tak dalej, no to jesteś po prostu autentyczny, nie? Ludzie prędzej tobie zaufają, więc jeżeli oferujesz nawet darmowe produkty, tak, ale nigdzie nie ma w internecie o tobie żadnych informacji, nie chcesz pokazać swojej twarzy, działasz na jakimś fejkowym koncie facebookowym, gdzie nawet nie masz zdjęcia, to bardzo trudno będzie zaufać tobie, innym osobom tobie, nie? Bo no, czy ty tak nie masz, zastanów się, jeśli ktoś proponuje ci jakikolwiek biznes, jeśli masz Facebooka, to pewnie zdarzyło ci się, że ktoś ci proponował jakieś MLM-y, czy kryptowaluty, czy inne rzeczy. I o ile była ta osoba, która miała fajną historię na swoim Facebooku, to byłeś w stanie gdzieś tam jej zaufać, dołączyć, pogadać chociaż, nie? A jeśli jest to osoba, która na swoim Facebooku nie ma totalnie nic, wpisujesz imię i nazwisko tej osoby w wyszukiwarkę Google, czy też YouTube jest taką fajną wyszukiwarką, czy nawet na LinkedInie, czy takim biznesowym Facebooku, można powiedzieć, i tam nigdzie tej osoby nie ma, to jak ty masz zaufać tej osobie? No bardzo ciężko, więc pomyśl właśnie w drugą stronę. Jeśli masz trudność z tym, żeby polecić nawet bezpłatny produkt komuś, bezpłatny, bo jest masa bezpłatnych produktów, nie? Nowe firmy, przecież, które powstają, często robią jakieś promocje, że hej, pula 100 darmowych produktów tam dla pierwszych, na przykład 100 osób, które tam coś zrobią, zalajkują, udostępnią i tak dalej. Nie, jeśli ty masz możliwość teraz promowania tych bezpłatnych produktów i nawet nie jesteś w stanie tego bezpłatnego produktu polecić, gdzie osoba ma z tego też
jakiś fajny zysk, bonus, prezent, no to zastanów się, czego nie robisz, nie? Czego nie robisz, bo działasz, robisz coś, nie? Ale czegoś nie robisz. No i właśnie być może to jest to niebudowanie tej marki, niebudowanie swojego profilu, nie pokazywanie się w internecie. A tu naprawdę nie trzeba wiele. Często ludzie mówią mi, Łukasz, tobie jest łatwiej, bo ty masz zbudowaną markę osobistą. No to sobie zrób, nie? Jak mówisz, że ja mam łatwiej, bo mam tą markę, to sobie też zrób tą markę, nie? Bo o co chodzi? Tylko widzisz, ja działam 5 lat i ludzie mi tak mówią, ale kiedy działałem miesiąc, to ludzie mi mówili to samo. Dlatego nie myśl, że budowanie marki osobistej to jest nie wiadomo jak ciężki proces, ponieważ tu wystarczy tak naprawdę zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle i 3 posty na Facebooku, bo ludzie dalej już nie scrollują, nie? Więc tak naprawdę tę markę osobistą, to ten profil właściwie, no może nie markę, ale ten profil możesz sobie zbudować bardzo szybko, w godzinę, nie? W godzinę. Tu opis i jesteś. To samo robisz na LinkedInie, to zajmuje 15 minut, już. Robisz to samo na Instagramie, na YouTubie, wrzucasz 3 filmiki i już, i to się już pojawia. Masz WordPressa, nawet na bezpłatnym hostingu, jeśli wrzucisz tam jakieś zdjęcie, to już się też pojawiasz w Google Grafika. Także to wszystko idzie zrobić sobie w dzień, dwa maksymalnie, a potem to po prostu podtrzymywać, podgrzewać, ulepszać coś, ale chodzi o to, żeby już jakiś początek tam był i wtedy bardzo szybko zobaczysz znaczny progres, jeśli chodzi o swoje wyniki, zobaczysz, jak to fajnie działa. A jeśli tak przez 3 miesiące pociśniesz to budowanie profilu, nawet profili w różnych social mediach, to potem się dzieje magia. Potem nagle czujesz, że nic nie robisz. Tak często ludzie mnie pytają, co ty robisz? Przecież ty pewnie cały dzień siedzisz, że masz 800 wniosków, nie? Czy 1000. No nie, no właśnie nie. Poświęcam godzinkę, dwie dziennie. Teraz nagrywam to wideo, nagrywam już 17 minut czy 15 minut. Pewnie do 20 minut mi to zajmie i to jest jakby cała praca, nie? To jest to takie podtrzymywanie tej marki, to budowanie, umacnianie pozycji eksperta. I tak naprawdę to jest mega mało pracy już później, ale no te pierwsze 3 miesiące, jeśli naprawdę się poświęcisz, nie? Tak pociśniesz ostro, no to później będziesz zbierał z tego tak naprawdę profity bardzo, bardzo długo. I to był czwarty punkt. Piąty punkt to jest poddawanie się tuż przed metą, nie? Tuż przed metą, tak? Nie zaraz po starcie, tylko tuż przed metą. I ja to obserwuję bardzo często. Bardzo często. Znam masę osób, które już poznały produkty, poznały programy partnerskie, wiedzą, jak to jest rozliczane, mają swoją stronę, mają narzędzia, mają wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zarabiać. Jak już jest cały system postawiony, to stwierdzają, jednak nie. Jednak to nie jest dla mnie. Dlaczego stwierdzają, że to nie jest dla nich? Bo jeszcze nie zobaczyły pierwszego wynagrodzenia. Najlepsze jest to, że często to jest po tygodniu, po miesiącu. Nie? Znaczy może po miesiącu to nie, ale po tygodniu. Najczęściej osoby rezygnują, kiedy nie widzą tego wynagrodzenia. Ja się teraz pytam każdej z takich osób. Bo pracujesz na etacie. No tak, pracuję. No dobra. No i teraz powiedz mi, czy to jest tak, że jak jesteś na tym etacie przez tydzień i wracasz do domu, to po tym tygodniu już czeka góra pieniędzy na stole? No nie. No właśnie. No to dlaczego spodziewasz się, że w internecie po tygodniu będzie czekała na Ciebie koperta z pieniędzmi na biurku? Pierwsze pieniądze w programach partnerskich często są w tym samym miesiącu, chociaż najczęściej na miesiąc kolejny od spełnienia tak zwanych warunków promocji. Na miesiąc kolejny. Więc jeżeli większość osób mi się poddaje, może nie większość, ale dużo osób się poddaje przed tym pierwszym miesiącem jeszcze, przed pełnymi 30 dniami, to tak naprawdę wykonali największą pracę i zrezygnowali, nie odebrali swoich pieniędzy, nie odebrali swojego wynagrodzenia. Rozumiesz to? To jest szokujące, ale tak jest. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją. Nie wierzę w to, to jest oszustwo chyba, coś tam. Na szczęście, na całe szczęście, nie trzeba usuwać kont w programach partnerskich, żeby z nich zrezygnować, bo to jest tak naprawdę luźny biznes. To znaczy, że jeżeli masz to konto w programie partnerskim, to konto jest bezpłatne, nie ma żadnej opłaty członkowskiej, ty sobie tam pracujesz, kiedy chcesz, działasz, kiedy chcesz. I nie musisz tego konta usuwać, żeby zrezygnować. Co za tym idzie? To wynagrodzenie się w końcu pojawia. Tak? No i często mija ten miesiąc pełny, nagle ludzie do mnie piszą, Łukasz, ja chyba jednak wrócę, bo właśnie mi się 2000 naliczyły w programie partnerskim. Ja mówię, no,
i po co rezygnowałeś? No, bardzo dobrze, fajnie, że mamy kontakt, fajnie, że jednak sobie zrobiłeś to logowanie, zalogowałeś się do tego programu, zobaczyłeś, że to ma sens. Działamy. Więc to jest spoko. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę tutaj wspomnieć, tylko łyczek wody. Zarobki w afiliacji, jeśli działasz, chociażby systemem takim jak ekspert afiliacji, jesteś w mojej akademii, uczysz się ode mnie, korzystasz z moich stron, skryptów i tak dalej. Zarobki to są około 10 tysięcy złotych już po pierwszych 3 miesiącach i mówię tutaj o zarobkach netto. Tyle, co dostajesz na rękę, to jest dyszka. To jest nierealne w większości pracy na etacie, ale zobacz, co ja powiedziałem teraz. Nawet sobie przewiń, ale powiem to jeszcze raz. Po 3 miesiącach działania masz dyszkę na konto, na czysto. Dyszkę po 3 miesiącach, rozumiesz? Dyszkę po 3 miesiącach. Wiesz, ile czasu trzeba poświęcić na naukę, już pomijając proces przedszkolny i tam wczesnoszkolny, żeby zostać na przykład sędzią, tak? 5 lat trwają studia, 4 lata trwa aplikacja, to jest już 9 lat, tak? A żeby naprawdę cisnąć, no to trzeba trochę praktyki jeszcze, nie? Takiej. Więc zauważ, ile to jest czasu, żeby zarabiać tak naprawdę ułamek tego, co możesz zarabiać w afiliacji. Ułamek. Bo ja teraz powiedziałem Ci, że po 3 miesiącach jesteś w stanie dychę robić, nie? Ale po 5 latach możesz robić 100 tysięcy. Co zresztą już chyba czwarty miesiąc już leci, jak zarabiam 100 z afiliacji. Więc zauważ, jaka jest różnica. Że ja nie jestem tutaj żadną wybitną jednostką, bo są osoby, które działają dłużej też, co prawda, ale zarabiają nawet 1 000 000 miesięcznie na afiliacji. Tak? I jest to jak najbardziej realne, więc ci mówię o 100 tysiącach, ale są ludzie, którzy wyciągają miliony. Więc jeżeli ty przez nie wiem, pierwszy miesiąc nie jesteś w stanie wytrzymać, bo już też nie wiadomo jakie pieniądze, to ci mówię, poczekaj, wstrzymaj się, albo chociaż nawet jeśli zrezygnujesz, bo jest duża szansa, jeśli oglądasz to wideo, jeszcze nie zacząłeś działać w afiliacji, jest ogromna szansa, że zrezygnujesz. No bo nie będziesz widział pieniędzy. Nie? Tylko sprawdź sobie, ile czasu działasz. Nie? Kiedy zarejestrowałeś się do programu partnerskiego. Jeżeli to będzie mniej niż 30 dni, to mam do Ciebie prośbę. Zaloguj się w kolejnym miesiącu do programu partnerskiego. Dobra? I co więcej, napisz mi w komentarzu, jak się zalogujesz, ile pieniędzy się Tobie tam naliczyło. I wtedy daj mi znać, czy chcesz kontynuować swoją współpracę ze mną, jeśli oczywiście prowadziłem Ciebie. Jeśli nie, to odezwij się do osoby, która Cię prowadziła, no bo jeśli pokazała Ci, w jaki sposób zarobić i Ty zarobiłeś, no to kontynuuj z nią współpracę, to jest na pewno fajna osoba. Natomiast jeżeli ta osoba gdzieś zniknęła, no to daj znać, pomogę Ci, poprowadzę Cię dalej. Ja czy inne osoby z mojego projektu są to naprawdę mega fajni liderzy. Dzięki wielkie, słuchajcie, to było 5 takich największych błędów osób początkujących. Jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe, to tak jak mówiłem na wstępie, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, udostępnij, być może pomoże to osobom z Twojego najbliższego otoczenia. A w tym wideo się już z Tobą żegnam i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!